Prezydent Andrzej Duda odznaczył ambasador Stanów Zjednoczonych Georget Mosbacher Krzyżem Wielkim Orderu Zasług Rzeczpospolitej Polskiej. Ambasador kończy swoją misję dyplomatyczną w Polsce. Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przyznawany jest cudzoziemcom i obywatelom Polski mieszkającym poza granicami ojczyzny za wybitny wkład we współpracę międzynarodową i współpracę łączącą Polskę z innymi państwami. Dziś z rąk prezydenta Andrzeja Dudy Krzyż Wielkiego Orderu otrzymała ambasador Georget Mosbacher. Order został nadany w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-amerykańskich przyjaznych stosunków i współpracy za zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego. Informuje Kancelaria Prezydenta. W trakcie kadencji ambasador Mosbacher, prezydenci Donald Trump i Andrzej Duda podpisali deklarację o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym. Dokument przerodził się w konkretne umowy związane ze współpracą gospodarczą, energetyczną i militarną. Myślę, że odegrała istotną rolę w sprawie przesunięcia części amerykańskich sił do Polski. No i za to należą się jej podziękowania. Podkreśla dr Leszek Pietrzak, to ambasador Mosbacher ogłosiła, że Polska wejdzie do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego. Tak jak obiecałam, ten milowy krok był moim priorytetem od samego początku. Działalność Georget Mosbacher budziła też wiele kontrowersji. Wielokrotnie broniła stacji TVN, której właścicielem są Amerykanie. Wbrew zasadom dyplomatycznym napisała listy do polskiego premiera, w którym oświadczyła, że USA nie będą tolerować krytyki kierowanej przez polskich polityków pod adresem dziennikarzy TVN. Równocześnie sama ambasador recenzowała wypowiedzi polskich polityków, także członków rządu, tak upominała Antoniego Macierewicza i Witolda Waszczykowskiego, po tym gdy marszałek senior przypomniał, że stacja TVN jest powiązana z WSI. Złożenie przysięgi jako ambasador nie oznacza, że odrzuciłam etykę wartości i umiejętność odróżniania dobra od zła. Jeśli widzę, że historia jest zniekształcana lub interpretowana ze złych pobudek, zabieram głos niezależnie od mojego stanowiska. Georget Mosbacher przekonywała też, że Polska jest po złej stronie historii w sprawie LGBT. Ambasador mówiła, że w każdym kraju powinien dokonywać się postęp. Ostrzegała, że brak szerszych przywilejów dla środowisk LGBT może wpływać na amerykańskie decyzje dyplomatyczne i militarne wobec Polski. Rodzą się zatem pytania, czy przyznanie tak wysokiego odznaczenia ambasador USA przez prezydenta Polski było zasadne, mówi historyk Piotr Boroń. Zapewne wielu Polaków spodziewało się, że na to odznaczenie trzeba sobie o wiele lepiej zasłużyć. Zapewne decyzja pana prezydenta zostanie przyjęta negatywnie przez wielu Polaków. Nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce wyznaczy już nowy prezydent Joe Biden.